Siema, tego za kanał Goza Sport. Od czasu, kiedy w FIFA pokazały się tocy z Premier League, muszę powiedzieć, że czuję coś, czego nie czułem już dawno. Chęć grania w FIFA, dlatego dzisiaj zrobimy sobie draft z tego powodu, że chciałbym zagrać kartami niebieskimi z Ligi Angielskiej. No tylko tak, w paczkach, jak wiecie, mi nie wyszło. Na moim koncie, jakby to powiedzieć, nie ma wystarczającej sumy końców, żeby kupić sobie jakąś fajną kartę, dlatego dzisiaj mam nadzieję, że uda się coś trafić właśnie w trybie draft. Mam także nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I słuchajcie, jako że Premier League i że jestem fanem Arsenalu, mam dla was pewien próg, żebyście przebili 6 łapek w górę. Arsenal raczej wyżej nie zajdzie niż 6 miejsce, może być tylko gorzej, więc mam nadzieję, że przynajmniej wy te 6 łapek przebijecie. Zapraszam także do subskrybowania kanału. Słuchajcie, lecimy po 270 tysięcy subów, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, zrób to dla mnie, zaufaj mi, zasubskrybuj. Ja będę starał się dostarczyć ci najlepsze materiały, jakie tylko potrafię. Dzisiaj także postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby przetrwać pierwszą rundę. Draft Premier League, ale to nie znaczy, że każdy zawodnik, którego wybieram, będzie z Premier League, no bo Toty, Messi, no jemu nie odmówimy. Poza tym może się świetnie połączyć z Totsem Aguero, którego oczywiście nie mamy, więc niech będzie Inzaghi. Griezmann i Atletico. Nie. Lewe skrzydło, może jakiś Sané, coś w tym stylu? No wszystko czarne, nie niebieskie, ale Hazard nam pasuje do koncepcji. No i tu, Kante, Toty, nie Toc, ale Toty, chętnie przyjmę. Pogba też może być. No i to mi się podoba, Kevin De Bruyne versus Team of the Season. Sorry Luka, ja wiem, ja rozumiem, ale tego gracza musimy tu wziąć. Proszę bardzo, Silva, druga karta niebieska. Naprawdę świetnie to wygląda już na samym początku. No i teraz obrona, to jest ważne, może Azpilicueta, może ktoś w tym stylu. Może Cahill. Ale jeszcze tych slotów jest parę, więc nie tracę nadziei. No niech będzie, Joel Matip. Tak, widziałem, że tam był Per Mertesacker. Pominijmy ten temat i wybierzmy Serge Auriera jako prawego obrońcę. No Jordi Alba, świetna karta, ale no w sumie wezmę go, bo i tak nie ma nikogo lepszego. Zobaczmy goalkeepera, David De Gea, coś w tym stylu. No to jesteśmy daleko od Davida De Gea, więc na razie no weźmiemy tego brawo, ale sami rozumiecie moje obawy. Nie mamy De Gea. Ale Czecha nad Ronaldo nie wybiorę. No to będzie potężna ławka rezerwowych. A zobaczmy kolejne wybory. No tutaj Gonzalo Higuain, żeby podbić ocenę ogólną. No Michael Owen zamiast Inzaghiego zdecydowanie bardziej pasuje nam do koncepcji Ligi Angielskiej. No Alexis, chodź. No niestety, no weźmiemy Zabaletę. No jak to w ogóle brzmi, zobaczmy drugiego obrońcę. Azpilicueta by nam się naprawdę mocno przydał. Ale niestety jego nie mamy. Zobaczmy, może jeszcze jest szansa na jakiegoś Maticza, coś w tym stylu. Dobra, niech będzie Isco. I dwa ostatnie wybory. Proszę, żeby jednym z nich był Mohamed Salah. No prawie. No to może tutaj Salah, coś w tym stoi. Tu nie będzie Salaha. Okej, okay, no niech będzie, no nie wiem, Cordoba. No i czas na goalkeepera. Wiem, że nie jest srebrny, więc może jakiś De Gea, może coś ciekawego. No i nikogo z Premier League. Tak więc plan na ten draft jest prosty. Więcej strzelić niż stracić, bo naprawdę siła ofensywna, zarówno w podstawowym składzie, jak i na ławce, jest naprawdę niesamowita. Z obroną i bramką jest zdecydowanie gorzej, ale już teraz jestem naprawdę zadowolony. Jeszcze tylko dobry menadżer by nam się przydał, oczywiście jak zwykle w takich przypadkach nie mamy. No i całe podsumowanie wygląda naprawdę imponująco. 191 draft, co prawda cała jedenastka nie jest z Premier League, ale patrząc na to, no chyba mi wybaczycie tego Messiego, bo wygląda to wszystko naprawdę niesamowicie. Choć kiedy patrzę na skład rywala, mina mi zbrzydła. Oceny ogólnej o 2 teoretycznie mniej, ale skład wyglądający naprawdę równie dobrze, a może i jeszcze lepiej. A on jeszcze zrobi zmiany, więc ojojoj, będzie ciężko. Dobra, rzadko to robię, ale ja od samego początku zmienię goalkeepera, bo ten brawo naprawdę mi nie pomoże. A z dwoma zmianami tak powinienem sobie tutaj jakoś poradzić. Piękne podanie do Owena. Michael Owen, nie możesz się pomylić teraz, no i jest. Ach, jak za najlepszych czasów, fantastyczne wykończenie Anglika daje nam prowadzenie 0-1. To mi się podoba. Zobaczmy, jest Valencia na skrzydle, no ale to... Chciałem powiedzieć, że to było niedobre dośrodkowanie, ale okazało się, że Pierre-Emerick Aubameyang jakoś wykiwał moich obrońców i strzelił gole. Wow. Wow. No sorry, no na to już naprawdę nie miałem wpływu. Piękny gol Aubameyanga. No, żaden bramkarz by tego nie wyjął, nie ma opcji. Pogba? Pogba, masz miejsce, żeby uderzyć? To zrób!
No i odpowiedział. Aubameyang strzelił piękną bramkę tuż przed przerwą, a Pogba tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania. Znakomity gol Francuza, ależ to przesadził. No Christian Eriksen, to jest wersja TOTS. Wow. Kevin, to musi być blok, oczywiście Kevin, to musi być gol. Ależ piękne uderzenie, łapiemy kontakt z przeciwnikiem. Ronaldo do Kevina, Kevin do Ronaldo. Wszedł na boisko Cristiano Ronaldo. To były jego pierwsze kontakty z piłką. Ale to jest Cristiano Ronaldo. No i mamy remis. Co? Klikałem X, żeby wybić. Gdzie tam był faul, panie sędzio, co? Aha, super. No to fantastycznie. Jedyna nadzieja w lagach. I w tym, że po prostu przeciwnik nie trafi. Bo... chociaż nawet opornie chodzi mój bramkarz, ja naprawdę nie wiem, gdzie tam był rzut karny. Przyznam, nie mam zielonego pojęcia. Środek, środek, środek. To jest środek! Tak jest! No i mamy rzuty karne. Jestem przerażony przed nimi o tyle, że naprawdę tnie tak masakrycznie. Zresztą sam widzicie, jak wygląda ten gameplay. Zobaczymy środek? No nie, tym razem nie. Nie wiem, jak to wpadło. Tu powinien być przeciwnik wściekły za to, co się wydarzyło. Bo naprawdę to powinien być gol w lewo! Adam, czemu ty strzelasz? Nie mam pojęcia. Nie, współczuję rywalowi. Przecież... no to powinny być strzelone gole, znaczy obronione jedenastki. Ale okej, środek. Ach, szkoda. Ten dobra, to miał być mocny prawy róg. Przycięło tak, że nie był w stanie nic zrobić. Serio. Pięknie wykonana jedenastka. Wygrywamy ten mecz, ale przepraszam, naprawdę przepraszam mojego rywala. Jest to chyba Niemiec, więc no raczej to nie jest nikt z was. Jest mi absolutnie głupio za te rzuty karne, bo uważam, że w meczu remis był całkowicie zasłużony, ale tutaj on wszystko dobrze wyczuwał, on naprawdę dobrze je bronił i... no głupio mi, naprawdę głupio mi. No ale przecież nie będę narzekał, czas na drugi mecz. Wow, no piękny skład, jeśli chodzi o tą prawą stronę. Z drugą, znaczy z lewą jest trochę gorzej. Znaczy ten Dries Mertens zupełnie nie pasuje. I coś czuję, że tutaj karma mnie dojedzie za tamte karne. I też do mnie wróci wszystko, bo on ma stroje Atletico. No bo jakie by inne. Wow. Przyznam szczerze, że teraz nie zwróciłem uwagi na to, co działo się na boisku. Ale właśnie Fernandinho dostał drugą żółtą i w efekcie czerwoną kartkę. Messi. Spokojnie. Oj, rzut karny. Już myślałem, że sędzia tego nie gwizdnie. Idiotyczny faul Alderweirelda. Tutaj chyba kliknął w ślizg przeciwnik i to się skończyło naprawdę. Naprawdę źle. Ważne, żeby teraz to wykorzystać. Zobaczymy, kto podejdzie do tego rzutu karnego. Michael Owen może być. Spróbujmy w ten sposób. Michael Owen teraz w lewo. No, Ederson to wyczuł. Ederson? Nie Ederson, Boże, Kevin De Bruyne! Chciałem powiedzieć, że Eden Hazard świetnie pokazał się na pozycji. Potem, że Ederson wychodzi, że podanie do Ronaldo. Ale sami słyszeliście, co z tego wyszło. Ważne jest to, że Messi strzela na 1-0, prawda? Przy tym golu komentarza nie było w ogóle, ale... ale sami widzieliście, że wreszcie mi coś w tej grze wyszło. Tak samo wyszedł przeciwnik, więc przed czasem kończymy to drugie spotkanie. Dwa mecze w drafcie wygrane. Aczkolwiek tu będzie naprawdę ciężko. 5 obrońców. Bardzo, bardzo, bardzo dobry skład mojego przeciwnika, no bo ma kim bronić. To są świetni defensorzy. No i ma kim atakować i kontratakować, więc będzie problem. Owen! Ależ to zrobił! Ależ to zrobił! Messi do Kevina, De Bruyne, Kevin! O mamo! Pozamiatany! Jest po tym strzale Kevina De Bruyne, ten toc jest naprawdę niemożliwy.
Zresztą zobaczcie sami, no po prostu, cóż za uderzenie, jeszcze ta piłka wyszła od poprzeczki. Masakra. Silva, ależ teraz popracował w odbiorze i będzie szansa do dobrej kontry z tego, bo jest pięknie wyklepana akcja i jest Eden Hazard, jest strzał, ale całą tą akcję rozpoczął Silva i muszę przyznać, że Hiszpan w tym odcinku nie błyszczy w tych fragmentach, które wy widzicie, ale tą pracę, którą on wykonuje na boisku, to jest naprawdę coś nieocenionego. Bardzo dobrze gra mi się tą kartą, mimo że statystycznie no tego nie będzie widać. Wow, 91 minuta, druga, nie wiem, nawet przeciwnik strzela bramkę kontaktową. Ja już nie mam baterii do aparatów, zaraz muszę ogarnąć coś innego. Okej, ale już mnie widzicie i widzicie także to, że wygrywamy trzecie spotkanie z rzędu, co w drafcie oznacza nic innego jak finał. No i skład przeciwnika godny tego draftu. Może nie jest w pełni zgrany, ale umówmy się, jest to mega grywalna jedenastka, więc zobaczymy. Jak to będzie, ale już możecie być ze mnie dumni. No ten jeden raz naprawdę nie możecie być źli za gameplay i też nie narzekałem. Messi! 19 minuta i jeżeli naprawdę ktoś był na mnie zły, że wbrałem Toty Messiego do draftu, no to chyba teraz może mi wybaczyć, co za gol Argentyńczyka. Kevin, odpal rakietę! No, była rakieta. Oj, 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 piękny gol. Bardzo ładnie wypracowana akcja. Wszystko wzięło się z niefrasobliwego wybicia, ale ja kliknąłem X, więc pretensje tylko i wyłącznie do mnie, że nie był to kwadrat. 1-1. Messi! Nie Messi, Kevin De Bruyne, ale ważne, że w sieci. Messi? Dziubni teraz to nad nim? Messi! 3-1 w 45 minucie, jeszcze przed zejściem do siatki. Do siatki? Do siatki to piłka wpadła. Przed zejściem do szatni. Pięknie, Leo. Oj, będzie miał dużo wolnego miejsca Cristiano Ronaldo. Zobaczmy, spróbuję gdzieś podać. No i no, jestem zły, bo ja kryłem to podanie. Ja nie wiem, jak to przeszło. No wpada gol. Michael Owen? Michael, co to było? Ale jest Leo Messi! Jest Leo Messi! Fatalna interwencja bramkarza, biorąc pod uwagę ten strzał. Przeciwnik tak miał wziąć pauzę, więc to nie jest rage quit, ale mamy dwa gole przewagi. Ależ teraz podanie od Kevina De Bruyne i to jest czerwona karteczka. Jeszcze na sam koniec Paulinho, to musi być czerwona karteczka, bo wychodził na czystą pozycję Leo Messi. Oczywiście, że tak. Niestety nie jest to rzut karny, ale mamy rzut wolny. Słuchajcie, jak w tym meczu i w tym drafcie wychodzi wszystko, no i to może nam wyjdzie, zobaczmy. Leo Messi moc. Jak wychodzi wszystko, to absolutnie wychodzi wszystko. Ten strzał jest absolutnym podsumowaniem tego draftu dzisiejszego. To była absolutna masakracja w moim wykonaniu. No tylko, że pozytywna. Tak więc wygrywamy, słuchajcie, i miałem dobre przeczucie, żeby dzisiaj zagrać w tą FIFA, bo grało mi się po prostu wybornie. Leo Messi Toty wziął piłkę za hat-tricka przed chwilą. Niesamowity występ w jego wykonaniu, ale Kevin De Bruyne i David Silva razem z Polem Pogbą. To było absolutne trio, które wygrało mi ten draft. Naprawdę, to co oni robili w środku pola było niesamowite. Jeżeli nie dzisiejszy odcinek, to nie wiem co zasługuje na waszą łapkę w górę. No dzisiaj nie możecie naprawdę na nic narzekać. Wygrywamy draft i proszę teraz o dobrą paczkę. No jej, gdybyście mi się odwdzięczyli Totcem, byłoby to coś. Nie wiem, czy to nie są najgorsze nagrody, jakie mogą być. Naprawdę nie mam pojęcia. Tak czy siak, proszę jej flarę niebieską. To by było coś naprawdę niesamowitego. Pierwsza paczka. Są oczywiście banery, ale czy to będzie ktoś dobry? Hiszpania, więc wiemy, że nie. To będzie Pedro. Naprawdę w tych totcach nie mam szczęścia i na razie też nie będę miał. Jest gruba. Nie wiem, czy to może nie będzie inform. Nie, to nie będzie inform. Niemiec SP? No więc będzie to Kedira. Tak więc draft przynajmniej nam się zwraca za zwycięstwo. O, nawet dwie karty 84. No tylko szkoda, że nie było totca. Ale może czeka on na mnie w paczce za 7,5 tysiąca. Zobaczmy. Miałem akurat tyle FIFA pointsów, że na tą jedną paczkę starczyło. No nie. No,
No, ewidentnie nie. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek wam się spodobał. Zresztą naprawdę nie wiem, co wam mogłoby się tutaj nie podobać. Więc zapraszam do stawienia łapki w górę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A teraz to by było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. No możecie mnie raz chociaż pochwalić w komentarzach na dole. Na razie, piona!